Dzisiaj porozmawiamy o kawie, czyli o napoju uwielbianym przez wiele osób, ale jednak demonizowanym. Okazuje się, że aż 49% osób myśli, że kawa jest niezdrowa. Pojawia się zatem pytanie, czy to prawda, że kawa zwiększa ryzyko nadciśnienia tętniczego, że wypukuje magnez, że odwadnia? Właśnie na te pytania będę dzisiaj odpowiadać. Ja nazywam się Anna Marciszewska, dietetyk Dietli i zapraszam do obejrzenia całego odcinka. Czy kiedykolwiek zdarzyło Wam się w ciągu dnia odczuć senność, zmęczenie, brak energii do działania? Jeśli tak, to już poznaliście adenozynę. Jest to taka substancja, która docierając do naszego mózgu informuje go, że jesteśmy zmęczeni i że dobrze by było, gdybyśmy poszli spać. Właśnie w takich momentach z pomocą przyjdzie nam kofeina, która zmniejsza działanie adenozyny i powoduje, że na nowo mamy energię i już nie chce nam się spać. Pojawia się jednak pytanie, czy to pobudzające działanie kofeiny nie będzie przypadkiem negatywnie wpływać na nasze ciśnienie. Jest taka hipoteza, że kawa zwiększa ryzyko nadciśnienia tętniczego, natomiast istnieje bardzo wiele badań naukowych, które zaprzeczają tej hipotezie. Przykładowo w jednej z dużych metaanaliz zauważono, że osoby pijające 3 filiżanki kawy dziennie nie powodują tym rytuałem żadnego zwiększenia ryzyka nadciśnienia tętniczego. Z kolei w takim badaniu, które trwało aż 6 lat, zauważono, że właściwie regularne picie kawy nawet zmniejsza ryzyko nadciśnienia tętniczego przez to, że kawa ma bardzo dużo antyoksydantów, które wspomagają pracę śródbłonka. I jeśli chodzi o osoby, które już mają nadciśnienie tętnicze, to warto kwestię kawy skonsultować z lekarzem, ale zazwyczaj wygląda to tak, że jeśli pijemy tę samą ilość kawy każdego dnia, to już te skoki ciśnienia nie będą w ogóle zauważalne i będzie to bezpieczne. No dobrze, a jak to jest z tym odwodnieniem i magnezem? Ponieważ bardzo często słyszy się, że częste spożywanie kawy będzie sprzyjało niedoborom magnezu i zwiększonym zapotrzebowaniem na wodę, bo przecież kawa odwadnia. Jeśli chodzi o naukowe potwierdzenia tych stwierdzeń, to właściwie są raczej w drugą stronę, czyli raczej zaprzeczają tej hipotezie. Po pierwsze, zauważono, że wypijanie 3 kaw dziennie sprzyja zwiększonemu wydalaniu moczu, ale dosłownie w takiej ilości, jakbyśmy wypili 3 filiżanki wody. A zatem ta zwiększona diureza po wypiciu całej kawy jest związana głównie z tym, że wypijamy po prostu dużo płynu. Oczywiście, jeśli ktoś nie pije kawy regularnie, to tutaj ten efekt moczopędny będzie zdecydowanie silniejszy, ale jeśli wypijamy ją regularnie, codziennie, to nie musimy się przejmować kwestią odwodnienia. Z kolei, jeśli chodzi o magnez, to tutaj Was zaskoczę, ponieważ kawa jest źródłem magnezu, i jedna filiżanka dostarczy nam 10% zapotrzebowania magnezu. Zauważono, że u Koreańczyków kawa jest jednym z głównych źródeł magnezu w ich diecie. No i jeśli chodzi o wydalanie tego pierwiastka spowodowane kawą, to zauważono, że rzeczywiście wypicie 3 filiżanek kawy dziennie spowoduje wydalenie około 4 mg magnezu, podczas gdy te filiżanki dostarczą nam około 60 do 90 mg magnezu, a zatem właściwie przyjmiemy więcej magnezu niż wydalimy, więc tą kwestią też nie należy się przejmować. Tu jednak pewnie w Waszych głowach pojawia się pytanie, jak to możliwe? Przecież jeśli piję więcej kawy, to od razu zauważam drżenie powiek, skurcze mięśni, większe zmęczenie. Jak to jest? No i tutaj mam dla Was odpowiedź, ponieważ zwykle pijamy większe ilości kawy wtedy, kiedy na przykład mamy stres, wtedy, kiedy się nie wysypiamy, albo kiedy jesteśmy po całonocnej imprezie. No i właściwie te elementy sprzyjają wypukiwaniu magnezu, czyli gdy się stresujemy, mamy wyższe zapotrzebowanie na magnez, gdy pijemy alkohol, gdy się nie wysypiamy i to jest główny problem, a wypijanie większej ilości kawy to zazwyczaj jest efekt. Myślę, że warto wspomnieć o zaletach, a także wadach regularnego wypijania kawy. Zauważono, że osoby regularnie sięgające po ten napój mają mniejsze ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, a także wystąpienia wielu rodzajów chorób nowotworowych.
Ponadto w badaniu przeprowadzonym w Polsce, obejmującym 9 tysięcy uczestników, zauważono, że ci uczestnicy, którzy wypijali średnio 2 filiżanki kawy dziennie, mieli mniejszy wskaźnik BMI, mniejsze obwody w pasie i także wyższe stężenie dobrego cholesterolu, a także niższe ciśnienie krwi. Więc jak widzicie, rzeczywiście takich pozytywnych aspektów było tutaj wiele. Jeśli jednak chodzi o wady kawy, pierwszą z nich jest to, że można ją przedawkować, ponieważ mamy pewne określone ilości kofeiny, które możemy spożyć w ciągu dnia. No i jeśli chodzi o przedawkowanie tej substancji, może wiązać się z wymiotami, bólami głowy, drżeniem, więc tutaj myślę, że warto by było raczej za jednym razem wypić po prostu jedną kawę i nie sięgać po kolejne filiżanki. Ponadto dobrze jest pamiętać o tym, że kawa ma takie działanie podrażniające, może mieć szczególnie u osób, które mają problemy z żołądkiem, czyli tutaj przy chorobie wrzodowej, aktywnej raczej nie zaleca się wypijania regularnego kawy, a także przy innych chorobach związanych z układem pokarmowym niekiedy lekarz może zalecić unikanie tego napoju. Ponadto kobiety w ciąży powinny uważać na spożywane dawki. Jeśli chodzi o kofeinę, zalecane jest, żeby nie przekraczać 300 mg dziennie. Są to mniej więcej 2-3 filiżanki. No i jak widzicie, kawa ma naprawdę szereg plusów, ma też kilka minusów, o których warto pamiętać, które wiążą się głównie z przedawkowaniem lub stosowaniem kawy przy jednostkach chorobowych, w których nie jest ona zalecana, ale te wszystkie hipotezy, które są bardzo spopularyzowane i które demonizują kawę, myślę, że zostały obalone.